Szczęść Boże, Piotr Brzezina, zapraszam na informacje dnia. W lipcu i wrześniu Sejmowa Komisja do Spraw Amber Gold przesłucha kolejnych świadków. To najbliżsi współpracownicy byłego szefa Amber Gold Marcina P. Obecnie komisja przesłuchuje osoby związane z liniami lotniczymi OLT Express, które należały do Amber Gold. Działająca od lipca zeszłego roku Komisja Śledcza do Spraw Amber Gold ma za zadanie zbadanie oraz ocenienie prawidłowości oraz legalności działań podejmowanych wobec Amber Gold przez poprzedni rząd, a w szczególności ministrów finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych. Do tej pory komisja przesłuchała świadków związanych między innymi z prokuraturą, resortem sprawiedliwości, gospodarki, transportu, KNF, UOKiK oraz Urzędu Lotnictwa Cywilnego. W składzie komisji jest 5 posłów Prawa i Sprawiedliwości, po jednym z partii opozycyjnych. Przewodniczącą jest Małgorzata Wasserman. Amber Gold to firma, która powstała w 2009 roku. Założyło ją małżeństwo Katarzyna i Marcin P. Firma miała inwestować pieniądze klientów w złoto i inne kruszce. Kusiła ich wysokim oprocentowaniem znacznie wyższym niż w innych bankach. Gdańska spółka była również właścicielem linii lotniczych OLT Express. W lipcu 2012 roku linie zbankrutowały. Niespełna miesiąc później to samo stało się z Amber Gold. Firma oszukała w sumie 19 tysięcy swoich klientów, nie wypłacając im powierzanych jej pieniędzy ani odsetek od nich. Straty szacuje się na ponad 87 milionów złotych. Przenosimy się na Pomorze. Policjanci z Gdańskiej Komendy Wojewódzkiej zatrzymali 14 członków mafii mieszkaniowej działającej w Trójmieście. Sprawcy udzielali pożyczek osobom w trudnej sytuacji materialnej. Zabezpieczeniami były mieszkania pożyczkobiorców, których wartość mocno zaniżano. Ofiarami oszustów padło co najmniej 40 osób. Ofiarami członków zorganizowanej grupy przestępczej były osoby z trudną sytuacją materialną. Proponowali im pożyczkę, w zamian żądali podpisania umowy kupna-sprzedaży lokalu należącego do pożyczkobiorcy. W ten sposób dach nad głową straciło około kilkudziesięciu osób w całej Polsce. Przestępstwo było przeprowadzone tak, aby przejąć mieszkanie pożyczkobiorcy. W akcji zatrzymania wzięło udział ponad 60 policjantów. Przeszukali oni jednocześnie kilkanaście posesji na terenie Trójmiasta. Zatrzymano 14 osób w wieku od 28 do 58 lat. Wczoraj jeszcze już trafili do prokuratury, tam zostaną przesłuchani i tam będą stawiane im zarzuty. Podczas przesłuchania policjanci skupili się na zabezpieczaniu komputerów, laptopów, dokumentów, aktów notarialnych. Skalę oszustwa oszacowano na kwotę od 100 do 300 tysięcy złotych. Śledczy analizują obecnie 600 aktów notarialnych. Przesłuchiwani są także notariusze, za pośrednictwem których zawarto umowy. Już rok temu, z uwagi na zawiły charakter postępowania, komendant wojewódzki policji w Gdańsku powołał specjalną grupę policjantów specjalizujących się w zwalczaniu tego typu przestępczości. Zatrzymanym grozi 10 lat więzienia. Mija 69 lat od śmierci rotmistrza Witolda Pileckiego. Był aresztowany i torturowany przez Urząd Bezpieczeństwa. Wyrok śmierci wykonały władze komunistyczne, które oskarżały go o działalność na rzecz rządu Polski na uchodźstwie. Witold Pilecki urodził się w 1901 roku w Ołońcu w Rosji. Pochodził z rodziny o tradycjach niepodległościowych. W sierpniu 1939 roku Pilecki otrzymał powołanie do wojska. Miesiąc później, we wrześniu, walczył z Niemcami już jako podporucznik rezerwy. Po rozbiciu jego dywizji przedostał się do Warszawy, by podjąć działalność konspiracyjną. Zasłynął przede wszystkim z dobrowolnego poddania się wywózce do Auschwitz, aby zdobyć informacje o zbrodniczych działaniach Niemców. Wiosną 1943 roku Witold Pilecki uciekł z obozu wraz z dwoma więźniami, po czym służył w Armii Krajowej i brał udział w Powstaniu Warszawskim. W 1947 roku został aresztowany przez UB. Oskarżonego o działanie przeciwko PRL rotmistrza Pileckiego skazano na śmierć. Prezydent Bolesław Bierut nie zgodził się na ułaskawienie. Wyrok wykonano 25 maja 1948 roku poprzez strzał w tył głowy. Witold Pilecki pozostawił żonę, córkę i syna. Miejsce pochówku rotmistrza nigdy nie zostało ujawnione przez komunistyczne władze. Prawdopodobnie zwłoki zakopano na wysypisku śmieci koło cmentarza powązkowego, tzw. kwatera L Łączka. Do 1989 roku wszelkie informacje o dokonaniach i losie rotmistrza Pileckiego podlegały w PRL cenzurze. W 2006 roku Witold Pilecki został pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego, a w 2013 awansowany do stopnia pułkownika.
W Brukseli odbędzie się dziś szczyt państw NATO. Polskę będzie reprezentował prezydent Andrzej Duda. Brukselski szczyt odbędzie się w cieniu zamachu w Wielkiej Brytanii. W świetle ataków terrorystycznych w Manchesterze myślę, że ważne jest, abyśmy przekazali wiadomość, że wspólnie walczymy z terroryzmem. Przywódcy będą dyskutowali o wypracowaniu strategii walki z terroryzmem przez cały sojusz. Na pewno nowe spojrzenie na rozwiązanie tego światowego problemu przedstawi prezydent Donald Trump, który w ostatnich dniach rozmawiał z przywódcami państw muzułmańskich, władzami Izraela i Palestyny oraz Ojcem Świętym Franciszkiem. Prezydent Trump daje jasno do zrozumienia, że Stany Zjednoczone same nie rozwiążą problemu terroryzmu. Ameryka nie może rozwiązać wszystkich problemów na świecie, ale możemy i musimy pomagać każdemu narodowi, który chce przyłączyć się do wspólnego wysiłku wyeliminowania terroryzmu z powierzchni Ziemi. Szczyt NATO w Brukseli ma być jednak przede wszystkim potwierdzeniem realizacji zobowiązań państw sojuszniczych. Dla Polski kluczowe znaczenie ma potwierdzenie wzmocnienia wschodniej flanki oraz deklaracja o stałej obecności wojsk sojuszniczych w naszym kraju. Naszym oczekiwaniem jest potwierdzenie trwałości zobowiązań szczytu warszawskiego i trwałości więzi euroatlantyckiej, trwałości także wzajemnych zobowiązań dotyczących bezpieczeństwa w ramach sojuszu. Na spotkaniu poruszone zostaną kwestie zobowiązań finansowych państw NATO. Według ustaleń ze szczytu w Newport w 2014 roku do końca tej dekady wszystkie państwa sojusznicze powinny przeznaczać na obronność 2% swojego PKB. Na razie to zobowiązanie realizuje tylko 5 państw, między innymi Polska. Zaangażowania w zwiększenie wydatków na obronność, szczególnie od państw europejskich, oczekuje prezydent Stanów Zjednoczonych. Nasi partnerzy muszą wykazać, że są partnerami, muszą wykazać, że są przyjaciółmi i muszą wnosić wkład finansowy do ogromnych kosztów, które ponosimy. Donald Trump w trakcie kampanii wielokrotnie krytykował NATO. Po objęciu fotela prezydenta zmienił swoją retorykę. W amerykańskim budżecie na 2018 rok wydatki na wojska amerykańskie stacjonujące w Europie zwiększono o 40%. Z zadowoleniem przyjmuję ten silny znak amerykańskiego zaangażowania na rzecz NATO i bezpieczeństwa europejskiego. Na marginesie szczytu zaplanowane są spotkania bilateralne prezydenta Polski z sekretarzem sojuszu, prezydentami Francji i Rumunii oraz premier Wielkiej Brytanii. Planowane są również rozmowy w formule niepełnowymiarowej z innymi przywódcami, między innymi z prezydentem USA Donaldem Trumpem. To jest oczywiście coś więcej niż oczekiwanie uścisku dłoni, bo pan prezydent Duda prezydentem Trumpem rozmawiał już telefonicznie, więc rozmowa kurtuazyjna już za nami. Teraz jest kwestia zbudowania możliwości rozmowy. Przed rozpoczęciem rozmów przywódcy NATO wezmą udział w otwarciu nowej kwatery głównej sojuszu. Budynek wybudowano za 1 miliard euro. Brytyjska policja poinformowała o 2 kolejnych zatrzymaniach w związku z poniedziałkowym atakiem w Manchesterze, w którym zginęły co najmniej 22 osoby, a 119 zostało rannych. W brytyjskich aresztach przebywa obecnie 8 osób, które według śledczych mogły mieć związek z zamachem. Kobieta zatrzymana wczoraj w północnej części Manchesteru została zwolniona bez postawienia zarzutów. Wśród aresztowanych jest 2 braci i ojciec zamachowcy, który przed zatrzymaniem powiedział, że trudno mu uwierzyć w winę syna. Zaprzecza, jakoby ten był członkiem tak zwanego Państwa Islamskiego czy innej organizacji terrorystycznej. Salman studiował w koledżu w południowym Manchesterze. Nie miał żadnych problemów, zdał z wysokimi notami. Rodzina jest zdezorientowana, ponieważ Salman nie jest zwolennikiem tej ideologii. Nie wierzy w przekonania reprezentowane przez tego typu grupy. Jestem pewien, że Salman nie przeprowadził tego ataku. Kryją się za nim czyjeś dłonie. Szef policji w Manchesterze potwierdził, że zamachowiec był częścią większej grupy. Myślę, że jasne jest to, że mamy do czynienia z siatką terrorystyczną. Na terenie Greater Manchester prowadzone jest obecnie śledztwo.
Do zamachu doszło w hali widowiskowo-sportowej Manchester Arena. Zamachowiec samobójca Salman Abedi zdetonował bombę po koncercie amerykańskiej piosenkarki. Wczoraj polski MSZ poinformował, że wśród zabitych jest co najmniej dwoje Polaków, a jeden obywatel Rzeczypospolitej pozostaje pod opieką lekarzy. Atak ten był najpoważniejszym zamachem na terenie Wielkiej Brytanii od zamachu na system transportu publicznego w Londynie w lipcu 2005 roku, w którym zginęły 52 osoby, w tym 3 Polki, a blisko 800 ludzi zostało rannych. W odpowiedzi na atak brytyjska premier Theresa May poinformowała o podniesieniu poziomu zagrożenia terrorystycznego do najwyższego, czyli 5, które formalnie oznacza, że kolejny atak jest nie tylko bardzo prawdopodobny, ale może dojść do niego w każdej chwili. Na koniec przenosimy się za ocean. Amerykański Senat może już rozpoczynać pracę nad ustawą o reformie opieki zdrowotnej. Kongresowe Biuro Budżetu przedstawiło wczoraj analizę kosztów jej wprowadzenia w życie. Zrealizowanie reformy medycznej to jedna ze sztandarowych przedwyborczych obietnic Donalda Trumpa. W swojej analizie eksperci Kongresowego Biura Budżetu przewidują, że zniesienie Obamacare spowoduje utratę ubezpieczenia medycznego przez 23 miliony Amerykanów. W pierwszych latach po wprowadzeniu reformy o 20% ma też wzrosnąć wysokość składek ubezpieczeniowych. Zmiany mają dać jednak oszczędności. Budżet państwa zyska 119 miliardów dolarów na przestrzeni najbliższych 10 lat. Bill that passed the House is the right bill to start. Projekt ustawy, która przeszła przez Izbę, jest właściwym projektem, aby rozpocząć naprawę amerykańskiej opieki zdrowotnej. Odwołuje ona Obamacare poprzez dosłowne uchylenie podatków i kar w samym sercu Obamacare. Daje rodzinom pracującym większe możliwości wyboru dzięki rozszerzaniu rachunków oszczędnościowych na pogotowiu, a także dzięki nowemu kredytowi podatkowemu, który pomoże ci kupić ubezpieczenie po cenie, na jaką możesz sobie pozwolić. Z drugiej jednak strony ustawę krytykują demokraci. Po pierwsze koszty. Raport Kongresowego Biura Budżetu jasno mówi, że wasze składki wzrosną w ciągu najbliższych lat, jeśli Trumpcare przejdzie, o 20% w 2018 roku, o 5% w następnym roku. Teraz republikanie mówią o składkach spadających z roku na rok. Oczywiście składki spadają, ale prawie nie mają pokrycia. Tańsze ubezpieczenie nie pomoże nikomu, jeśli rzeczywiście nie pokryje kosztów leczenia choroby. Kongresowe Biuro Budżetu zapewnia, że zniesienie Obamacare pozwoli na zmniejszenie deficytu budżetowego. Pełen optymizmu co do nowych rozwiązań jest amerykański prezydent Donald Trump. Przeszedłem przez 2 lata kampanii wyborczej i mówię wam, bez względu na to, gdzie byłem, ludzie bardzo cierpią z powodu skutków Obamacare. I chciałbym powiedzieć, że jestem zaniepokojony o wasze składki. One zaczynają spadać. Przekażemy to do Senatu. Czuję się pewny siebie. Ustawa o amerykańskiej opiece medycznej to drugie podejście administracji Donalda Trumpa do zniesienia Obamacare. Udało się ją przegłosować 4 maja w Izbie Reprezentantów zaledwie 3 głosami. To były informacje dnia, przed nami prognoza pogody. Ja czekam na Państwa w południe. Z Panem Bogiem. Meble, wakacje, nowe opony, kurs językowy i jeszcze zasłony. Na co wziąć kredyt? Najlepiej wiesz, wizyta w Pocztowym i robisz co chcesz. Kredyt do 100 tysięcy złotych w Banku Pocztowym i na każdej poczcie. Pocztowy, bezpieczny polski bank. Szczęść Boże, Milena Laskowska, zapraszam na prognozę pogody. Dziś zachmurzenie z przelotnymi opadami deszczu jedynie na południowym wschodzie, na pozostałym obszarze pogodnie. Temperatura maksymalna od 17 stopni na wybrzeżu do 21 w centrum. Będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr z północnego zachodu. Ciśnienie będzie się wahać i w południe wyniesie 1014 hektopaskali. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam na przegląd regionów.